Cześć, tutaj Mikołaj z Bloga Komiksy. Dzisiaj porozmawiamy o międzynarodowym hicie. Jaki to będzie komiks? A będzie mowa o starych Zgredach, które w Polsce okazały się dzięki wydawnictwu Labrum. Zapraszam do oglądania! Stare Zgredy jest to opowieść obyczajowa, jest to trochę dramatu, trochę komedii, ale przede wszystkim dobra zabawa. To opowieść o trzech staruszkach, posiadają wiele wspólnych, radosnych wspomnień, którymi dzielą się podczas długich rozmów. Jak w pewnym momencie dochodzi do tajemniczego zdarzenia, które totalnie zmienia klimat opowieści. I trzeba powiedzieć, że jest to historia o Francji. Bo jest to komiks francuskiego scenarzysty Wilfreda Lupana. I przedstawia on rzeczywistość francuską taką, jak ona jest, jaka była w roku 2004, kiedy powstawała pierwsza część. Jak na razie mamy tych części 6, planowana jest 7. Mam nadzieję, że wydawnictwo Labrum będzie wydawało w pakietach po 2 tomy, tak to robi, co jakiś czas. Tak by starczyło nam kolejnych części do przeczytania. Rzeczywistość Francji ukazana jest jako stały element komiksu i nie jest to komiks, który posiada jakieś dodatkowe, naturalne wątki. Francja jest pokazana jako ciekawy kraj, w którym dużo się dzieje. Każdy z członków ekipy ma coś do powiedzenia na ten temat. Każdy z nich miał przebogate życie i wiódł je jak tylko mógł. I to jest siła zarówno pierwszego tomu, jak i drugiego. Oba tomy są wyśmienite. Czytałem je z największą przyjemnością i szczerze wam polecam. Przejdźmy do omówienia, jak komiks w ogóle wygląda. Mam przed sobą egzemplarze pierwszego tomu, drugiego, zarówno w miękkiej oprawie, jak i twardej. Autorem rysunków jest Paul Coe i reprezentuje on w miarę naturalny, chociaż trochę satyryczny rysunek z fajnym cieniowaniem. Wygląda to jak gotowe klisze do serialu animowanego, chociaż na podstawie Starych Zgredów powstały dwa filmy, które niestety nie okazały się w Polsce, a szkoda, bo jest to bardzo fajna historia. W ogóle te komiksy zostały wielokrotnie nagrodzone, między innymi Nagrodą Publiczności w Angulę. To jest drugi tom, tak chwilę wam przelecę. Dużo się dzieje, dużo jest mówione. Panowie mają niezły, cięty język. I sama historia jest bardzo dobra. Ok, trzech panów. Tak to wygląda. Rysunek, mogę powiedzieć, kartonowy, kreskówkowy. To jest bardzo ważny element, jak wspominają. Fajnie się przychodzą obrazy w pierwszym tomie, są oni i wjeżdża czarno-biały rysunek z nimi młodymi. Staruszkowie, a tu młode chłopaki. Co więcej chciałem wam przekazać? Chciałem porównać edycję twardookładkową i miękkookładkową. Czy jest jakakolwiek różnica w tym, co przygotowało wydawnictwo Labrum, czy też nie? Według sklepu Gildia te tomy, jeden w twardej oprawie i jeden w miękkiej, mają taki sam rozmiar, 220 na 290 mm. Teraz, z tego co zauważyłem, one nie są takie same. Przyłożę może miarę krawiecką, więc 220, tu widać, że brakuje czegoś. Jest to zapewne z rozmiar tomu w twardej oprawie, który jest większy. Tak, to by się zgadzało, tak. Jest mniejszy o 2 mm. Tak samo zapewne będzie w tym mniejszym. No to jeszcze mniej. To jest 217. Si, by się zgadzało. 290, tak? To są rozmiary pewnie tomu w twardej. To jest więcej. Z tego co widzę, było 275. No, te wymiary nie są prawidłowo podane w sklepach, danych technicznych. Zresztą jak sobie przyłożymy te tomy, fajna wklejka w ogóle jest zawarta w środku. To jest w ogóle fajne hasło, dowiecie się z treści. Weźmy to.
Oczywiście porównanie graficzne nie ma sensu, bo materiały są takie same. Ale tak. No, to jest ten sam rozmiar. A tu już niekoniecznie, właśnie złożyłem jedną rzecz. Przez to, że to jest tak sklejone, może rozłożę bardziej. O, co już wam chciałem zaprezentować, to... O, to spójrzcie. Nie wiem, czy zauważycie, ale to jest szersze. Tą całą część, która została użyta do szycia. Tu może tak pokażę, żebyście widzieli. Że w tomie w twardej jest więcej białego tutaj, a tom jest szyty. Ok, więc ja bym brał twardy. Takie jest moje zdanie. Też niektórzy wolą na miękko. Ale to jeszcze nie koniec. W 40 i 41 numerze magazynu Relax wydawnictwo Labrum pokazało pierwszy tom w odcinkach. Spójrzmy, jaka jest różnica pomiędzy tym, co było w magazynie, a co zostało wydane w ramach pojedynczych tomów. Przed wami jeszcze porównanie z numerem Relax. 41 wybrałem numer i tom pierwszy, który okazał się tam w dwóch częściach. Spójrzmy na starych zgrydach, od razu zaznaczyłem sobie zakładką. To jest Ifrit Lupano i po K. Teraz tak, otworzę też stare skredy w odpowiednim miejscu. Rozmiar oczywiście większy. Relax jest o parę metrów większy. Konkretnie Relax ma 235 mm na 325, więc rozmiar jest większy. Rysunki oczywiście są też większe. Ale jeśli spojrzycie na kolory, to w moim odczuciu to nowe wydanie ma bardziej intensywne te kolory. Spójrzcie sobie na tą willę. Czerń jest bardziej czarna. Tłumaczenie raczej jest to samo. Te same osoby są odpowiedzialne. Jest ich korekta też. Dla porównania. Jest tom nowy i obok bardziej kontrast. Tu było majstrowane coś i to widać. To jest mat w ogóle, a to jest gładko, kreda. Też ci co mają wersję relaksową mogą sobie wymienić na nowy. To jest ciut mniejszy, ale bardziej intensywny. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że podobało to, co was przygotowałem. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, a nawet komentarz. A ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłości. Na razie.